Cześć, ja jestem Szymian i witam was bardzo serdecznie w opinii na temat 371 chapteru Fairy Tail. Tutaj, jak się spodziewałem, gildia wyszła z tego bez szwangu, a konkretnie członkowie gildii. Tutaj na początku ujrzeliśmy przerażenie ludzi, którzy widzą tę całą sytuację, że gildia została zmieciona, że budynek eksplodował i są właśnie ciekawi, zaniepokojeni, czy wszyscy przeżyli. Okazało się, że przeżyli, ale zaraz o tym. Tartaros był całkowicie pewny, że zabił wszystkich. No ja też byłbym pewny, gdybym użył takiego ataku na Fairy Tail. Też byłbym pewien, że członkowie stali pozabijani. I myślą, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby aktywować twarz, aby ten projekt twarzy był kontynuowany i że nikt nie stanie im na przeszkodzie. No i nagle okazuje się, że w kierunku sześcianu zmierzają nasze trzy koty, czyli Lili, Sharla i Happy. Dowiadujemy się, w jaki sposób cała gildia przeżyła. Otóż Kana zamieniła wszystkich w karty na chwilę przed eksplozją. Muszę przyznać, że ciekawe rozwiązanie, ale ogólnie ta cała sytuacja była pozbawiona logiki. Bo tak, mamy sytuację, w której Kana nie dość, że odepchnęła Elfmana, jakoś go powstrzymała, zamieniając w kartę. Okej. Prawdopodobnie po tym gildia miała eksplodować, ale tak się nie stało. Kana nie dość, że udało jej się wybiec od Elfmana, to jeszcze zamieniła wszystkich w karty. Ale oczywiście Happy, Sharla i Lili byli tak przygotowani, mieli tak świetny refleks, że nie dość, że byli przygotowani na tę sytuację, to jeszcze zdołali złapać te wszystkie karty i wylecieć z gildii. To by trwało jakieś, nie wiem, powinno trwać około 5 sekund, może mniej. I gildia powinna eksplodować razem ze wszystkim w środku. Nie powinien nikt przeżyć. Ale to jest Fairy Tail. Tutaj, co by się nie działo, wszyscy przetrwają. No niby fajnie. Niby, no, nie musimy się z nikim żegnać, że nikt nie sprawi, że będzie nam smutno. Ale to jest pozbawione logiki, sensu, naprawdę. Gdyby ktoś zginął, byłbym bardziej zadowolony niż z takiego suchego, pozbawionego logiki wyjścia. Sorry, to było... Znaczy no wejście, rozwiązanie może było ciekawe. To fakt, jak już wcześniej wspomniałem. To jest naprawdę olbrzymi minus Fairy Tail, że tutaj wszyscy żyją. Nieważne co się stanie, nieważne jaka jest sytuacja, wszyscy przetrwają. Tak samo z Happym, który wtedy miał niby zginąć, ale oczywiście wyszedł z afro na głowie. Myślę, że wiecie, o którym chapter chodzi. To też było naprawdę bez sensu, całkowicie bez sensu. I po tym jak Happy, Sharla, Lili zbliżyli się do Tartarosu, Tartaros użył jakiejś tam grawitacji i przyciągnęło to te trzy koty właśnie do sześcianu. No i następnie Fairy Tail się zmaterializowało i zaczęło nacierać na Tartaros. Muszę przyznać, że ta scena, mimo że miała wyglądać epicko, to mnie rozśmieszyła. Po prostu patrzyłem na to i śmiać mi się chciało. No, Mashima tak to narysował, było tak komiczne, przynajmniej moim zdaniem. Ja odniosłem takie wrażenie, że w ogóle Grey na przodzie jakiś, był taki, w takiej dziwnej pozycji narysowany, że było to bardziej komiczne niż epickie. Przynajmniej moim zdaniem. I muszę przyznać, że Tartaros zadziałał bardzo szybko, w ogóle przyciągając Liliego, Happy i Sharlę. Elfmanowi wróciła świadomość i okazało się, że nie był on świadomy, co było totalnie do przewidzenia. Nie był świadomy swoich czynów. Nawet się chyba popłakał. Następnie mamy Mirę, która również przeżyła, ale to rozwiązanie było naprawdę najbardziej logiczne ze wszystkich. Przeżyła dzięki swojej zdolności, dzięki której mogła zamieniać się w demona. I to było naprawdę fajnie wykorzystane. Mashima skorzystał z tej jej umiejętności, że miała w sobie te cząsteczki demonów. Demoniczne cząsteczki, że tak to nazwę. I Natsuri i Sana jakimś cudem wydostali się z celi. Mimo że mieli skute ręce, prawdopodobnie w ogóle nie było możliwości, żeby oni chwycili ten miecz. No ale dobra, udało im się. Przyblokowali Kyoukę, no i na sam koniec chapteru wkroczyła Erza. Nie dość, że wyglądała świetnie, to jeszcze ma na sobie mój ulubiony strój. Po prostu z całego ekwipunku Erzy ten jest moim ulubionym. Liczę na to, że między nią a Kyoukę wywiąże się epicka walka. Że Erza zrobi z niej miazgę, że odpłaci jej za wszystko, za to, że ją torturowała, że chciała zabić jej ukochanego. Naprawdę, na to liczę. I jednym słowem mówiąc, payback time. Gdyby nie to, no to ten chapter byłby średni według mnie. Ale Erza uratowała całą sytuację. Może być tak, że Lisanna będzie walczyła z Tempestą bądź Sailą, ale może być też tak, że to Elfman zmierzy się z Sailą.
żeby się zemścić za to, co zrobiła. A na co z rzekalem? Ale jest tyle tych przeciwników, że te walki mogą wyglądać zupełnie inaczej. Tęczę to oceniam średnio, ponieważ no, byłem, spodziewałem się tego, że wszyscy przeżyją, no ale mimo wszystko zaczęła mi trochę denerwować, że jednak to jest taka przesłodzona manga, gdzie wszyscy żyją, nic im nie jest. No cóż, ale taki jest fairy tale, taki jest jego urok i czy nam się to podoba, czy nie, to tak to jest po prostu. Dobra, dzięki za uwagę, jestem ciekaw waszych opinii, co wy o tym chapterze sądzicie, jak się podobało to mile, gdzie mam łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, na razie.